Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest. Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. Państwo malinowscy to rdzenni mieszkańcy Małej Polonii. Hołdują tradycji, opierają się nowoczesności. Prawdopodobnie nie mają nawet Instagrama. Zośka! No? Co ty tam robisz? Golę się! Gdzie? No, u góry! Na dole! Ty się na coś szykujesz? Na pielgrzymkę! Ino, żebyś się nie zacięła, jak ja, jak drewno ciąłem. Zobacz. Co żeś ty zrobił? Oj, ty... Jezus Maria, co ty zrobiłeś? Przecież to do doktora w tej chwili, Nie będę do doktora do jechał. Do doktora czy pan? Nie, do doktora nie będę jechał. Tadek raz był u doktora, to co? To nie wrócił stamtąd. Nie wrócił. Tadek wyszedł pijany na drogę i go tir pierdolną. Nie będę jechać do doktora, nie. Nie? To chodź na obiad. No. Przygotowałam obiad. O jest. Oj, aj się zaciąłem. Ojajajajaj. Jakiś dziwny ten rosół. Z czego to jest? Z bifonu. Nie znam takiego zwierzęcia. A nie znasz. Bifon, kotek nasz, ten czarny. Jedź. Dałabyś chleba przegryźć, bo z tą ręką chyba nie najlepiej jest. No to ja mówię, to trzeba do doktora jechać, no coś sobie zrobiłem. Wiesz co? O? Chyba trzeba jechać, no. No właśnie, no chodźmy, bo to najwyższa pora. No, no. Ja mówię, no ta ręka najlepiej nie wygląda. No chodź, pojedziemy. I to trzeba. Policja w Małej Polonii jest dobra, uczynna, troskliwa i ciepła. Taki jest też sierżant Robert. Robert jest bardzo ciepły. Dzięki współpracy pani i naszego specjalisty przygotowaliśmy portret pamięciowy i oto wyselekcjonowani, najbardziej podobni podejrzani. Była jeszcze dwójka i czwórka, ale... COVID. Numer jeden, proszę. Krok do przodu. Dziękuję. Obrót w prawo. W lewo. Dziękuję bardzo. Numer 3, proszę bardzo. Krok do przodu. Obrót w prawo. Świetnie. W lewo. Dziękuję bardzo. Numer 5, proszę, krok do przodu. Obrót w prawo. Obrót w lewo. Proszę teraz stanąć tyłem. Proszę się złapać za kostki. No i? Poznaje pani? Nie wiem. Ja bym brał piątkę. Najlepszy. Nie wiem. Czy ja mówiłem, żeby się wyprostować? Proszę za kostki. No, ostateczna decyzja. Nie wiem. Słyszeli panowie? Numer 5 zostaje na 4-8. Dziękuję. Świetna robota. Naprawdę pomogła nam pani.
No i Adam, zobacz, no taka dupa przejdzie, a ty nawet nie zagadasz nic. Nie pójdę, wstydzę się. Ale Adam, ty musisz zagadać, żeby twoje życie poszło do przodu. No dajże, słowy, chłopak ma rację, no. Za ładna jest. W życiu mu nie da. No. A ty zawsze sprowadzasz wszystko do jednego. Czy mu da, czy mu nie da? No mu nie da! Ale chodzi o to, żeby chłopak spróbował, żeby zagadał. Nie, mówię wam, no ostatnio nawet takiej brzyczej się pytałem, to nawet na mnie nie spojrzało. Adam, ale ty musisz spróbować, ty musisz zagadać. Nie. Dobrze, idź zagadać. Nie pójdę. Idź zagadać. Dobra, no. No. Co, dobrze wygląda? No, czekaj, popraw tu, o, dawaj. E, proszę pani, poratowałaby pani 2 złote. I może tą kiełbaskę jeszcze, tą. O. Dzięki. O, dzień dobry, pani Jadwiga. Dzień dobry. A co tam słychać u szanownej małżonki? No właśnie nie wiem, bo odeszła. O, to wspaniale. Co robisz dziś wieczorem? Pani Jadwigo, no proszę, no. Do teraz nie wiem, kto do mojej żony wysłał moje zdjęcia z kochanką. A ja wiem. Przepraszam, ja bym sobie wzięła tylko 2 plasterki. Przepuści mnie pan? 2 plasterki, proszę. Dziękuję bardzo. A przepraszam bardzo, ja chciałem tylko kawanosy. No a ja chciałem tylko 2 plasterki wziąć, no tutaj mi kolega przepuścił. No ja chciałem tylko kabanos. Głuchy jestem, 2 plasterki chciałam, no. Wiesz, stara wieźmo. Stara wieźmo? Dzień dobry. To ja chciałem 2 plasterki tej szynkowej. Jakby pani mogła. I jeszcze 2 plasterki tej polędwicy delikatesowej. Mhm. I 2 plasterki balerony, jeśli można. O, i tej szynkowej jeszcze ze 2 plasterki. No. O, i tego boczku bez skóry, pędzonego. 2 plasterki. A kabanosy pani ma? Mam. A ile? 4 opakowania. Mhm. To wezmę wszystkie. Ja to tak nie za bardzo przepadam, ale najwyżej psy zjedzą. Dla Ahmeda Mahmeda Abdulahmeda mała Polonia stała się nową ojczyzną ze wszystkimi zaletami i wadami. To tu prowadzi swój mały interes i nierówną walkę z uprzedzeniami. $157.30. Przypominam, że dzisiaj mamy promocję na wieprzowinę i alkohol. Bardzo śmieszne, pani. Bardzo śmieszne. Karta moja Biedronika jest? A ma, karta mama, już wyjmuję, już. Pani Mietku, kasować już kolejnego klienta? No i dobrze, że ma pan ciemniejszą karnację, to w ogóle nie widać. Czego? O. To jest skandal! No skandal. Pan zaatakował w sklepie starszego człowieka. Ja? Atakować starszego? No starszego, no. Ma 35 lat. Stary człowiek, no. Wiem, to jest mój brat cioteczny. A. Pana brat cioteczny mnie bić! Pana, przecież to wszystko widać. Hmm. Pan uderzył twarzą w pięść tego starszego człowieka. To kilkanaście razy. To nieprawda! On atakować! Pan pisać, teraz! Teraz pisać! Pan pisać! Dobrze. Karta pobytu. Dobra. No, jaki ci spa zrobiłem? No nie, chociaż to co byliśmy w hotelu tam osy, no to lepsze. Nie, ale w porządku, jest okej, no. A tam dlaczego się nie mogę kąpać? Gdzieś oszalała? No, przecież to jest oczko wodne. No. 5000 za to wziąłem. Ale mogę.
mogę się tam kąpać? To jest dla gości. Jacuzzi ci dorobię. Panie prezesie, w związku z wysokimi temperaturami jest taka prośba od pracowników o więcej wody. No, przecież dałem wam w zeszłym tygodniu. No tak, ale tylko dwie butelki. No. No i wedle prawa powinien nam pan zagwarantować więcej. No, oczywiście, no, panie Krzyśku, no, nie ma problemu. No. Dobrze, no, to pójdzie pan ze mną do piwnicy, to przyniosę wam ze dwie zgrzewki. Nie ma problemu. Nie, 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 to ja mogę sam pójść. Gdzie, panie Krzyśku, będzie pan szedł sam? No. Przecież to wedle prawa, to ja powinienem wam zapewnić wodę. Panie Krzyśku, za no proszę, no. A tutaj w tych piwnicach to przynajmniej troszeczkę chłodniej. No. No. Panie prezesie, to jest na pewno tutaj? Nie, no tutaj, tutaj. Ta woda musi gdzieś tutaj być. No, panie Krzyśku, proszę do przodu i nisko głowę, żeby się nie uderzyć, no. O, o. Panie Krzyśku! Wodę przyniosłem! Ha! Chciał wody ci się zachciało! Szumu i no jedna! Da! Jeszcze wody! Jeszcze wody! Ta! Jeszcze wody! Ha, 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 ha. To co? To może przyniosę jeszcze gazowanej? I tak w Małej Polonii życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku.